Hippo! Us! Cześć, mistrzowi i mistrzynie, witam was bardzo serdecznie z tej strony Ninja, a dzisiaj rozpoczynamy kolejny iście ninjowski gameplay w grze Shadow Tactics Blades of the Shogun. Słuchajcie, w ostatniej misji musieliśmy tutaj podsłuchać, aby zdobyć pewne informacje, gdzie przebywa niejaki Masaru. Masaru aktualnie idzie sobie tutaj i zażywa sobie takich różnych uciech życia doczesnego, takie jak kąpiłka gorąca w tej baniuce, albo także również idzie sobie na masaże. Naszym celem jest go pojmać i spierdzielić na tym statku. Więc cóż, moi drodzy, musimy teraz to jakoś wykonać i ja zastanawiam się, jak tutaj podejść. I wydaje mi się, że najrozsądniej byłoby go złapać, że tak powiem, na jakimś przejściu. Zobaczcie, tu mamy takie fajne przejście. Tu się roi od ludzi, strażników i mordowanie ich wszystkich, to by zajęło cholernie dużo czasu. Natomiast jednak, jakbyśmy się gdzieś tutaj zakradli i tu go spróbowali capnąć, to wydaje mi się, że to miałoby całkiem niezły sens. Dlatego też, wspólnie z Aiko, no mamy tutaj jednego słynnego kapelusza, który może troszeczkę nam niby przeszkadzać, ale myślę, że większych problemów tutaj z tym nie będziemy mieli. Natomiast my w takim razie pójdziemy się kąpać. Skoczymy sobie do wody i troszkę popływamy. Aiko, nie lubisz się kąpać? Bez przesady. Dobra. Niech popłyną szybciutko. Tutaj. Spróbujemy zakraść się od tyłu fortecy. Bo tutaj też zobaczcie, mogłem po kolei ich wybijać i wybijać i wybijać, ale ile by to trwało? Jezus Maria. To by naprawdę zajęło bardzo dużo czasu, a wydaje mi się, że tutaj byłoby to dość naprawdę rozsądne zagranie. No, sam nie wiem jeszcze, co mi z tego wyjdzie. Zobaczcie, ten strażnik i tak totalnie nie widzi nic, co się już tutaj dzieje, więc myślę, że pacnięcie jego to będzie bułka z masłem. No ale zobaczmy. Zaraz się wszystko się nam okaże. Co jest? Nie wejdziecie tu? No bez kitu. Pojedynczo? A ja to, gdzie ty to płyniesz? Fajnie. Gdzie on tu może najbliżej jakoś wejść? Tutaj gdzieś? Dziwne. Tutaj. Tu ma dopiero możliwość. Okej, w porządku. Nie ma źle. Okej. Aiko już sobie płynie też. Jak ten samuraj tu patrzy? On tylko patrzy w tym miejscu, więc czy go zabije tutaj, czy tam, to już nie ma naprawdę większego znaczenia. Zobaczcie. Okej. Jednak, żebyśmy mieli pewność, że nikt go tutaj już nie zauważy, schowmy te zwłoki w jakieś bardziej, tak powiem, ciche miejsce. Dobrze, teraz mamy tutaj pana samuraja. Pana samuraja możemy jeszcze oszukać, go wkręcić w taki sposób, że ja rzucę kamień i sobie podbiegniemy tutaj we dwóch. Okej, spróbujmy. Szczerze mówiąc, tu jest jeszcze jeden ten bałwan. Ale on nie patrzy do pewnego momentu. Słuchajcie, a myślę, że możemy tu podejść naprawdę bardzo blisko. Zobaczcie. Też nie, na schodzie już widzi. Czy widzi, czy nie widzi? Bo już sam nie wiem. Nie widzi. Nie widzi? Okej, wydaje mi się, że tu jest Max. Masaru tu idzie, widzicie? W tym przejściu wydaje mi się, że powinniśmy go móc capnąć. Co jest? Dlaczego on stąd tutaj nie może wyrzucić kamienia? Średnio mi się to teraz podoba. No dobrze. Ale stąd już może. Okej, spróbujemy się w takim razie tutaj przedostać. Spróbujmy szczęścia. Dało się, mistrzowie. Teraz Aiko przeprowadzić. Zagramy bardzo podobnie. Tylko czekam, aż ten cywil przejdzie, bo on do nas sprzedał. Sprzedawców to my nie chcemy.
Świetnie. Fantastycznie sobie tutaj poradziła. Teraz zobaczcie, jak oni tutaj lukają. Ten luka tu. Więc myślę, że jesteśmy w stanie załatwić tego głąba, który tutaj chodzi od lewej i prawej. Czasem co porabia Masaru się tapla w wodzie. Hu, hu, hu. Niech się potapla jeszcze trochę. Dobrze, spróbujmy tutaj wyeliminować jednego ze strażników. Tak jest. Cicho, po cichu i się nam udało. A teraz? Zobaczcie. Cholera, idzie tutaj cywil. Niedobrze, ale może mnie nie zauważy. Zamknij się. Sorry, cywil, musiałem. Nie miałem wyjścia, zmusił mnie do tego. Na szczęście szybkość reakcji, mam jeszcze całkiem niezłą. Dobra, i spróbujmy teraz zabić tego pajaca. Fantastycznie. Poszło nadzwyczaj prosto. Dobrze, teraz czas zająć się panem samurajem. Jak się tutaj... O, patrzcie, idzie Masaru. Gdzie Masaru? Ja go spróbuję go... Chciałem go spróbować ogłuszyć. Ale to może nie być takie łatwe. Chociaż... Tak szczerze wam powiem, widziałem na jednym gameplayu, że on tutaj... Ma taki dziwny tik, że nagle po prostu... Wybiega tu i jeżeli to zrobimy szybko, to jesteśmy w stanie go ogłuszyć. Ja to chcę spróbować. Nie wiem, czy się uda, czy nie, ale... Zamknąć się. A jakby i tak wystrzelić? No dobra. Odpuszczamy tą rundę. Z pewnych powodów. I też powiem, nie mam tutaj w pełni przygotowanej, szczerze powiedziawszy, tutaj miejsca do tego. Ale zobaczcie, jeżeli ja tutaj pogaszę... Wow! Cholera, to był fatal mistake! Fatal mistake! Nie róbcie tak! Nie bierzcie ze mnie przykład, to było bardzo złe. Szczerze mówiąc, myślałem, że się odwróci, ale nie spodziewałem się, że jednak jego wzrok aż tak bardzo będzie mi sięgać. Dobrze, w takim razie spróbuję to zrobić inaczej. Aiko wystrzeli w niego. Co ona wyprawia? Ej, każę zabić po 5 razy, a ta nic. Ech, Aiko. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Też faktycznie ten głąb tutaj po prawej usłyszał strzał. Dlatego spróbuję go oddać może ciutkę bliżej. Może nie specjalnie jakoś mega blisko, ale... To faktycznie tu jeszcze usłyszę. Ale tutaj już nie. Mam go z głowy. Wiecie co, mi się wydaje, że tego w sumie też by się dało zdjąć. Zobaczcie, tutaj w sumie nikt na niego nie patrzy. W żaden sposób. Jeżeli ja wyrzucę tutaj kamień... Cholera, i Masaru się teraz skitrał w domu. A my tego nie chcemy, absolutnie nie. Zabrakło tutaj jakieś może sekundy na to, żeby się udało to zrobić. Szkoda. Może jednak odpuśćmy, skoro faktycznie Masaru teraz idzie gdzieś. To zobaczmy, gdzie on idzie. Może faktycznie spróbujmy go właśnie teraz załatwić. Kurde. Nie tak.
Przygotujmy sobie w pełni to pole tutaj, do tego manewru. Czyli, żeby w pełni przygotować pole do tego manewru, musimy podbić jeszcze tego strażnika i tego zmienionego kapelusza. Nie będą oni raczej stanowić większego wyzwania dla nas, dlatego nie powinniśmy się też teraz też nie przejmować. Okej, zaczniemy sobie od niego. Załatw go po ciło, to. Raczej nikt tutaj nie powinien mieć go na uwadze. No i nie ma specjalnie. Okej, fantastycznie. Czas teraz wyeliminować tego słomianego kapelusza. Dobrze. Trochę się spóźniłem. Niedobrze. Niekoniecznie na tym mi zależało. Spróbujmy to zrobić jeszcze raz i to lepiej. Iście ninjowskim stylu. Dobrze więc. Podkradnijmy się tutaj jeszcze troszkę. Kiyo soras. Kenjutsu. Amma no basho da. Perfekcyjnie, o to mi dokładnie chodziło. Amma wa dare ga yeru ndaro na. Okej. Mamy teraz tutaj taką ścieżkę wolną. Dobrze, on się jeszcze potapla. Ale to jego potaplanie, jak sami wiecie, długo już nie potrwa. I my go napadniemy z dwóch stron. Oczywiście wcześniej przygotujmy tutaj odpowiednio teren. Zróbmy tutaj trochę ciemno. A ich już tutaj sobie odpuścimy raczej, chociaż możemy ewentualnie spróbować się jeszcze pokusić, aby zgasić tutaj światło. Sodana. Trzeba uważać na tego cywila. Sosa. Dobra. Damy radę. Suka. O to chodziło. Ikso. Mamy teraz ciemno, idealne warunki do misji ninja. Czy pan Masaru skończył kąpiel? O, pan Masaru właśnie skończył kąpiel i pan Masaru będzie właśnie teraz tu i szedł! Czas go zabić. I ja sobie zaprzygotuję na spokojnie. Ty zastrzelisz jego. Katana no deban. To właśnie głupie. W trybie cienia. Kenjutsu. No właśnie, nie da się wybrać po dwóch rzeczy na... dwóch rzeczy na raz. Spróbujemy to zrobić. Od razu Hayato. Zgas. Hej. Kubi no kubi. Użyję apteczki dla Hayato i to się uda. Katana no deba. Wszystkie strzały poszły na Aiko. To był błąd. I by trzeba było naprawdę błyskawicznie jakoś zabić. Chyba, że... nie wiem, czy ta fiołka działa na samurajów. Okej, wygląda to, że nie działa. Aiko, przebierz się. Isoide. Masażysta. Zobaczcie, w sumie nie ma tutaj więcej straży. To był jakiś quicksave. ここなら安全だとでも思ってるのか?
Trochę małe zamieszanie. I prawie byłaby szansa go tutaj patnąć, ogłuszyć. Schować gdzieś do krzaków. Czekaj, on wychodzi tu. Kurde, jakbym wiedział, że tutaj wyjdzie. To bym go pacnął. Ale patrzcie, stracił straż. Naprawdę stracił straż. I to też jest ciekawe. Czekajcie, bo on tu wyszedł na moment. Wyszedł na chwilę tutaj tymi drzwiami. Kurczę, teraz jak przytam grę, to nie wiem, czy nie natrafię na cały ten rozpierdziel. No dobrze. Nie. Try again. Zobaczcie, mam taki pomysł. Błyskawiczna ucieczka tutaj. Chowaj się! Bo Masaru wychodzi w tym momencie, że jak tu pacnę, to jest mission complete. I zobaczcie, teraz jest szansa. Niech mnie uciekł, co za paran, zabrakło ułamka sekundy na to, naprawdę. Jeszcze raz, to jest naprawdę do zrobienia tutaj. Jestem w stanie go pacnąć, zobaczcie. Jak go pacnę tu, schowam go szybko w krzaki. Chodzi tylko o to, żeby zrobić zamieszanie. Patrzcie, zamieszanie, raz, szybka ucieczka, dwa. I teraz, Hayato, chowaj się tu. Szybko, Taijutsu, niech podejdzie tu i patrzcie. Mam cię, kurwa, gnoju. Można. Ja teraz już bez najmniejszego problemu mogę się przetransportować tam, gdzie powinienem. Bierzemy Masaru na plecy. Idziemy sobie z nim na łódeczkę. Aiko również z nami. I mission complete. Opowiem wam, było gorąco tutaj w ostatnim momencie, żeby to zrobić tutaj na takim szpale. Nie spodziewałem się, że on tak wyjdzie, naprawdę. Co wam powiem, no widziałem po prostu na tym gameplayu, że on tutaj wychodził, ale nie wiedziałem, że wychodzi w momencie, kiedy zrobimy małe zamieszanie. No ale jak widać, wszystko się udało. これでいいだろ。気分はどう、ハヤト。人質の安全にはまだ注意した方がいいかしら。その心配はいらない。生きていてくれないとな。もう出そうはやと。ハヤトさん。あ、あんたもな。 Cóż, tym oto sposobem udało nam się wykonać kolejną misję w grze Shadow Tactics Blades of the Shogun. No pod grze misja, szczerze mówiąc, przychodzę drugi raz, bo nagranie mi wysypało. No wybaczcie mi, kochani, no tak się czasem zdarza, dlatego nagrałem ten odcinek jeszcze raz. Mam nadzieję, że się wam spodobało. Jeżeli tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę na motywacji, skomentujcie ten materiał. Zapraszam serdecznie do szerokiej dyskusji odnośnie tematyki wojowników ninja, kultury Japonii w komentarzach. Również tak, żebym się śmiał udostępnić ten materiał, pokażę waszym znajomym i tak dalej, aby on się troszkę niósł po sieci. Ja tymczasem będę się teraz już z wami żegnać. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Ostipo!